Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, MMA Boś na bieżąco, a razem ze mną Patryk Kaczmarczyk, the champ is here. Siemanko, witam wszystkich. Siema, Patryk, nikt się chyba nie spodziewał twojego występu na najbliższej armii. Co się stało i od kiedy wiesz o tym pojedynku? Nie, no już tam trochę osób się spodziewało, bo miesiąc temu już miałem zapewniony pojedynek z Kamilą Łebkowskim w kategorii 70 kg. No i tak naprawdę na 12 czy 13 dni przed walką wszystko się zmieniło, bo... Znaczy nie, no na więcej, bo Kamil dostał wcześniej kontuzję, ale teraz zmieniła się kategoria i rywal, tak? Bo do końca nie wiedziałem tak naprawdę, czy zawalczę po tym, jak Kamil dostał kontuzji. No i na to 12 czy 13 dni przed galą dowiedziałem się, że będzie to Edgar Davalos z Paragwaju, zawodnik mocny, 11-1 rekord. No i co? No i musimy zrobić teraz kategorię 66-800, co będzie trudne. Ale no wydaje mi się, że damy radę i wszystko pójdzie po naszej myśli. Nie próbowałeś, żeby był jakiś catchweight? No próbowałem, starałem się, ale było albo to, albo nie było walki. Także no wolałem już przemęczyć się i zrobić tą wagę. Tutaj pozdrawiam Marcina Ostaszewskiego, mojego dietetyka, bo to nie będzie łatwe zadanie, ale zrobimy to. No i co? No jest jak jest, tak? I robimy tą wagę, wychodzimy do walki i ją wygrywamy, no. Na pewno widziałeś pojedynek Davalosa z Kacprem Formelą, co możesz o nim powiedzieć? Nie udało się ustrzelić Kacprowi właśnie Davalosa. No tak. Trzy rundy tam twardy, widać, że twardy zawodnik, nie dał się skończyć przed czasem. Jakoś tam za mocno nie zagroził Kacprowi, tam raz chyba wysokim kopnięciem trafił i tam z trzy ciosy może później. To była jedna taka sytuacja, gdzie groźną stworzył. No Kacper pewnie trzy rundy wygrał, nie widziałem w ogóle całej walki, bo całej walki nigdzie chyba nie ma, są tylko skróty. Czyli pay per view nie wykupiłeś na fan? Nie, oglądałem ją wtedy, ale nie przykładałem się do niej tak samo, jakbym wiedział, że będę się bił. Bardziej patrzyłem na Kacpra i miałem gdzieś tam pojedynek z nim bardziej na uwadze niż z Edgarem Davalosem i nie przyglądałem mu się tak bacznie, dopiero od kilku dni tam coś śledzę, ale nie ma tych walk za bardzo, a jak są to z bardzo średniej klasy rywalami. Na początku powiedziałem, że nikt się tego nie spodziewał, ponieważ ja też tak myślałem, że będziesz miał starcie na KSW z Robertem Ruchałą. Okazało się, że Robert walczy z chorwackim zawodnikiem. Czemu to starcie nie doszło do skutku? To znaczy chcieliśmy zrobić tą walkę z Robertem Ruchałą, bo nawet dostaliśmy zgodę od Filipa Bądkowskiego na taką walkę i tam były rozmowy, no ale są pewne kwestie, których nie będę teraz poruszał, które nie pozwoliły po prostu zawalczyć na KSW i... No i musieliśmy zrobić tą walkę na armii i może po tej walce dojdzie do takiej walki albo innej już na właśnie KSW. Czyli Filip Bądkowski dalej zapewnia cię, że nie będzie widział problemu i wypuści cię na jakieś pojedynki do KSW? No po tej walce już myślę, że nie będzie już żadnych tam problemów z tym wszystkim i będę mógł wybierać tak naprawdę, która opcja będzie najlepsza z tych wszystkich. Z kim chciałbyś się zmierzyć, właśnie z Robertem? Nie mam na to ciśnienia, że z Robertem. Nie. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu chciałbym zawalczyć na KSW lub w jakiejś innej mocnej, dużej organizacji, takiej, gdzie naprawdę już jest top. Tak, no KSW to jest ten top europejski i chciałbym w jak najlepszych organizacjach się bić. A kto będzie rywalem, to już jest dla mnie drugorzędna sprawa. Patryk, złapałeś drugi oddech, jak Marcin Krakowiak udusił Kacpra Kozierzymskiego? Wiesz, o co chodzi? O tą nagrodę. Tak. Nie, no to znaczy, że to nie miałem za bardzo ciśnienia na to. To jest tylko jakieś tam statuetka. No, wiadomo, że fajnie ją wygrać i cieszę się bardzo. Pozdrawiam Marcina. Flachę mu wisisz. Tak. Śmieliśmy się, że już z nim rozmawiałem o tym. Ale ja tam życzę też Kacprowi Koziorzębskiemu jak najlepiej, bo to naprawdę świetny zawodnik i widać, że bardzo spoko gość i wszystkiego dobrego mu życzę. Jeżeli on by wygrał to odkrycie roku, to dla mnie nie byłoby nic złego. Słuchaj, no mówisz, że statuetki dla ciebie się nie liczą, ale wiem, że jest taka jedna statuetka, która dla ciebie się liczy. Słuchajcie, może wy nie wiecie, ale Patryk został wybrany przez potężnego grapplera najprzystojniejszym zawodnikiem MMA w Polsce. Stary, pokonały samego Daniela Omieleńczuka. No, moglibyśmy o tym nie mówić publicznie, bo to wiesz, narażam się pewnym personom mocnym, ciężkim przede wszystkim. Bardzo ciężkim. Tak. Słuchaj, 2020 rok to był twój rok, no nie oszukujmy się. Trzy zwycięstwa. Głośno tobie się zrobiło. Na początku nie znał ci nikt, może jakieś tam małe grono osób, teraz znają cię wszyscy. Jak ty oceniasz ten właśnie ubiegły rok już tak przez swój pryzmat? Dało się radę zrobić coś jeszcze więcej, czy jednak zrobiłeś wszystko, co mogłeś? Nie, no wydaje mi się, że ten rok był naprawdę udany pod względem sportowym. To było więcej niż zakładałem na pewno. No i jestem z tego bardzo zadowolony, cieszy mnie miejsce, w którym jestem teraz i co, no oby następne lata przynosiły jeszcze większy sukces.
Jesteś jeszcze młodym zawodnikiem. Ostatnio brałeś walki w takim dość szybkim tempie. Pamiętam, to twoja pierwsza walka na Babilonie i druga walka to był taki krótki odstęp czasu. Teraz już zamierzasz prowadzić swoją karierę bardziej tak z chłodną głową? To nie, dla mnie to nie ma znaczenia, bo wtedy było naprawdę za szybko, ale tak jakby był miesiąc przerwy, to mógłbym się bić normalnie. Czyli jak teraz biję się 22 stycznia, no to tak już w marcu mógłbym się bić. Dla mnie to lepiej jest, jak biję się częściej, bo trzymam ten sztos taki treningowy i chciałbym zrobić dwie walki w pierwszym półroczu tego roku, czyli tak jak mówię, styczeń, marzec, może kwiecień, maj. No i później gdzieś tam po wakacjach zrobić jeszcze gdzieś tam dwie walki, październik, grudzień przykładowo. To plany ambitne są. Słuchaj Patryk, jeszcze takie pytanie o mistrza. Chciałem cię spytać, KSW kategorii piórkowej, Saladin Parnas Kocur. Co ciężko był, znaczy jest mu zagrozić tym zawodnikom, którzy są obecnie w KSW? No tak. To jest zawodnik, który prezentuje no, inny level niż ten, który jest w KSW. Bardzo fajnie będzie obejrzeć tą walkę z Danielem Torresem. No myślę, że Saladin bez problemu, znaczy no nie bez problemu, ale wygra tą walkę, ale Torres to też taki dynamiczny, bardzo mocno bijący zawodnik, który może coś tam zagrozić i jeszcze więcej wyciągnąć z Saladina. No i wydaje mi się, że Saladin to już jest gotowy zawodnik na UFC i bardzo chciałbym go tam zobaczyć. Ciekawi mnie też kwestia tego, jak on będzie robił tą kategorię pulkową, bo obserwuję go w tych social mediach i jest naprawdę dużym gościem, nie? I jak długo on będzie mógł zbijać do 66 kg. No i mam nadzieję, że będziemy go oglądać i cieszyć się jego walkami, bo to mega zawodnik. Patryka Kaszmarczyka zobaczymy kiedyś w UFC? No, tego sobie życzę i wiesz, no bardzo bym chciał, bo to jest marzenie chyba każdego zawodnika MMA, który tam gdzieś ma przed sobą te marzenia w tym sporcie, no to chcesz się bić z najlepszymi w najlepszych organizacjach i UFC to jest takie spełnienie tych marzeń, tak? Dobra Patryk, dziękuję Ci za wywiad i co, życzę Ci udanej walki, żeby Twój rywal posmakował te Twoje latające kolano. Dzięki bardzo. Trzymaj się. Dzięki.